Babuszko, czyli Paulina Bubik-Szatkowska, jest autorem wystawy pod tytułem Odbitki, którą można podziwiać do 12 maja w godzinach od 15 do 19. Wystawa wskazuje na dużą liczbę pustych witryn sklepowych w czeskim Cieszynie. Autorka wystawy chce ożywić miasto poprzez sztukę za oknem wystawowym. Wystawę można zobaczyć w przestrzeni byłego sklepu spożywczego przy ulicy Dukielskiej 1305 w czeskim Cieszynie. Dziś odbyła się również licytacja obrazu, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz czeskim Cieszynie. Właściwie jest to taka szybka wystawa. Trwa ona 10 dni. Jutro jest już ostatni dzień. I dzisiaj właśnie mamy finisaż całej tej wystawy. Była ona otwarta każdy dzień w sumie, po południu, i tutaj ludzie po prostu z miasta i spoza miasta mogli sobie przyjść i zerknąć do środka. Jest ona właściwie w takim nietypowym pomieszczeniu, bo jest to taki były sklep, właściwie no, spożywczy. Bym powiedziała. Granicy, tak. I on był tutaj bardzo długo, no i potem właściwie została ta budowa pusta, to pomieszczenie. I ja chciałam właśnie wykorzystać tego pustego pomieszczenia i zrobić tu coś, co właśnie byłoby spójne z tym. I chciałam właśnie już przez długi czas zrobić wystawę, która jest taka całkiem inna niż pozostałe wystawy, jest taka bardzo, myślę, osobista, i dlatego też pojawiają się te komentarze do wystawy, który za chwilę się rozpocznie. I właściwie jest ona pusta i ma ona tak symbolizować też właśnie taką grę emocji, jakichś tam przeżyć, które właściwie pojawiały się w moim życiu, które pojawiały się w życiu mych bliskich, mych znajomych. I właśnie też taka pustka, taka może droga szukania, przeżywania różnych rzeczy współgra tu właśnie z tym pomieszczeniem. Są tutaj właśnie prace malarskie takiego dużego formatu, też mniejszego. W trakcie robienia tego korzystałam z różnych technik, pracowałam z różnymi strukturami, właśnie z odbitkami, bo też jak sama nazwa wystawy mówi, odciski albo odbitki po polsku, to właśnie symbolizują one te zdarzenia, które do słowa odbiły się, odcisły się, wbiły się w moje wnętrze, w moje życie, w moje serce. I dlatego właśnie pojawiają się też te techniki w tych obrazach. Wykorzystuję też różne stare rzeczy i właśnie poprzez recykling też tworzę z nich coś nowego, i właśnie też w tym jest ta cała gra znów tutaj z tym pomieszczeniem, że coś się rodzi do nowego, coś powstaje na nowo i tak dalej. Ostatnie pytanie, jeszcze charytatywny cel tutaj tej wystawy, bo można kupić, tak? Tak, można kupić wszystkie te obrazy prawie, ale jeden obraz wyznaczyliśmy do charytatywnej rzeczy, do matek w tiśni, do mam potrzebujących. Tutaj w Charycie Czeskim Cieszynie jest taka inicjatywa i właśnie uzyskana kwota z tego obrazu pójdzie właśnie tam na ten cel w całości.